Od słuchania giełdowych i gospodarczych newsów można dosłownie osiwieć. I nie jeden giełdowy inwestor może mieć na początku duży dysonans, że mamy hossę, no ale przecież w mediach jest straszliwie dużo negatywnych informacji i jakim cudem to jest możliwe, że te zyski firm rosną i te ceny akcji cały czas idą w górę. Dzisiaj troszeczkę o tym słynnym powiedzeniu, że hossa wspina się po ścianie strachu. Co to znaczy, z czym to się wiąże? I jeszcze taki jeden mały element po drodze. Dużym powodem do korekty czasem nie musi być jakiś bardzo poważny kryzys, a po prostu chęć realizacji zysków i o tym bardzo często zapominamy. Nie jest charakteryzacja specjalnie do odcinka YouTube'owego portfela. Akurat tak się składa, że za kilka godzin startuje halloweenowa impreza, na którą się wybieram właśnie pracuję nad swoim strojem a w tak zwanym międzyczasie chciałem nagrać wstęp do całej tej merytorycznej części którą ym, za chwilę usłyszycie a jeśli chcecie oczywiście obserwować portfel Doradca TV to jeszcze raz przypomnę że można subskrybować ten kanał wcisnąć dzwoneczek albo zapisać się na newsletter ym, w którym dostajecie albo informację o odcinku albo informację o transakcji w tymże portfelu edukacyjnym a skoro mamy trochę halloweenowego stroju, trochę halloweenowego nastroju i tak się składa, że akurat data publikacji tego odcinka jest taka, a nie inna, to zostaniemy właśnie przy halloweenowym temacie straszenia. Nie na darmo mówi się, że Hossa wspina się po ścianie strachu i znajdziecie setki, jak nie tysiące tego typu wyjaśnień w mediach yy, i takiego poparcia tego przykładami przez różnych analityków z domów maklerskich i coś w tym jest, bo gdybyśmy spojrzeli na ostatnie dwa lata... No to umówmy się, że nie brakuje nam wyzwań gospodarczych. I myślę, że nie jeden początkujący inwestor, ale nie tylko początkujący, patrzy na to, co się dzieje na rynku, patrzy na to, co się dzieje w gospodarce, i patrzy często na złe dane i dobre dane giełdowe. I ma taki solidny dysonans, jakim cudem te wyceny rosną w momencie, kiedy jest na horyzoncie tak dużo problemów. I to jak najbardziej się zgadza i wszyscy się na to łapiemy. Ja też się często na to łapałem, że jakim cudem ta skala wzrostów jest taka możliwa w momencie kiedy jest tak dużo sytuacji podbramkowych w danym sektorze i myślę, że kilka dzisiaj uda nam się spokojnie pokazać, ale w trakcie takiej hossy jest jeszcze jedno zjawisko, o którym często zapominamy. Ja mam wrażenie, że mocno je widać ostatnio na polskim parkiecie, chociaż na zagranicznych giełdach też by się sporo znalazło. Czyli dowolna negatywna informacja czy raport spółki, który nie dorówna oczekiwaniom analityków i inwestorów, kończy się bardzo solidną przeceną. Jakby tam nie wiadomo, co się stało. No nie mówię już o takich bardzo dużych przecenach, jak chociażby ta, którą widziałem sam w portfelu na Ten Square Games, gdzie informacja wprawdzie była negatywna, no ale żeby tak negatywna i taka skala była tych spadków, no to jest naprawdę ewenement, jeśli chodzi o ostatnie lata w branży, szczególnie gamedevowej, więc dzisiaj trochę o takich horrorach małych na wykresach, które można przeżyć i które często powstają nie tyle dlatego, że mamy jakiś wielki problem na horyzoncie, ale dlatego, że mamy też sporo inwestorów, którzy po prostu mają dobrą okazję do realizacji zysków. Jest kilka takich spółek, no nie da się ukryć, na pewno też takie macie w portfelu, które w ostatnim roku czy przez ostatnie dwa lata, zależy kiedy je kupiliście, zrobiły naprawdę kosmiczny wynik. Może to jest 100, może to jest 200, ale w niektórych przypadkach to jest nawet 500-600%, więc tam naprawdę jest moment, Takiego zawahania, czy to już nie czas na realizację zysków, albo na zmniejszenie tej pozycji. I każda negatywna informacja może sprawić to, że spora część indywidualnych inwestorów po prostu mówi: OK, dzięki wystarczy, albo dzielę swoją pozycję i wychodzę z połowy. I nagle korekta z minus 5 robi się minus 15 czy minus 20, no i co tam się takiego wielkiego stało, skoro w przychodach, w zyskach wszystko jak najbardziej się zgadza, prognozy są dobre, no gdzieś tam delikatnie osunął się ten wynik, no ale jakąś tam liczbę po przecinku, jakim cudem to zrzuca jedną piątą kapitalizacji w kilka sesji. No takim, że po prostu część inwestorów mogła sobie spokojnie z tego wyjść. I pokażę dzisiaj kilka takich sytuacji na wykresach, na co no, z jednej strony trzeba uważać, szczególnie kiedy mamy Postawione ciasno stoplosy i nie gramy długoterminowo, tylko próbujemy złapać jakiś mały ruch. Możemy się mocno zdziwić, że ta płytka korekta będzie nagle mocno pogłębiona. No i przy okazji omówimy sobie w ogóle kwestię realizacji zysków, bo to co powiedziałem, że niektórzy inwestorzy siadają do tematu i nagle no, na przykład rezygnują z połowy pozycji, czy zmniejszają swoją pozycję w portfelu, bo urosła bardzo dużo. To generalnie nie jest takie głupie podejście, bo jeśli tego czasami nie zrobimy, no to możemy zostać ze spółką, która zrobiła fantastyczny ruch wzrostowy, ale później dużą część tego ruchu oddała. I kilka takich spółek też Wam pokażę, które były gwiazdami ostatnich lat, jeśli chodzi o HOSE i miały fantastyczny PR, fantastyczny IR, uwielbienie inwestorów. No i nagle bum, dzisiaj minus 50, minus 60, minus 70% od szczytu. No i. Z perspektywy indywidualnego inwestora ktoś będzie szukał okazji, ale ktoś został z takim poczuciem, że nagle jego akcje były po 100 zł, a teraz są po 25. I on chyba zrobił coś po drodze źle, że nie, nie chociażby nie oddał części tego zysku, nie zrealizował go ym, i został z całą pozycją. Ym, więc dzisiaj troszeczkę o tym, żeby się zastanowić, y, jak podchodzić do takich sytuacji. Ym, Przyznam szczerze, sam niejednokrotnie miałem z tym problem i mam do dzisiaj z tym problem. I mam niejedną spółkę, która była dużo wyżej, no ale skoro gram na długi termin, to absolutnie nie będę tutaj realizował tego zysku, tylko jeszcze będę miał więcej tej spółki. No i jak dzisiaj na to patrzę, no to oczywiście są takie sytuacje, że matematycznie mógłbym się zastanowić, dlaczego ja nie zrealizowałem wtedy tego zysku i dopiero za rok, za dwa, za trzy, za pięć dowiem się, czy de facto miałem rację. Więc to nie jest takie proste. Przyjrzyjmy się zatem, co to jest ta ściana strachu a propos naszej. HOS-y, czego się boimy od zerwanych łańcuchów dostaw, przez inflację po jeszcze kilka innych problemów gospodarczych. No i oczywiście przyjrzymy się temu, co się dzieje w portfelu. Bez przedłużania zajrzyjmy do tych wszystkich wykresów, które wam dzisiaj pokazałem i nie tylko wykresów, jak zawsze źródła znajdziecie pod nagraniem, żeby sobie więcej doczytać. Cieszę się, że możemy się usłyszeć już w końcu w odcinku Portfela Doradca TV. Od razu na starcie najmocniej przeproszę, że tyle to trwało. Ale przyznam się szczerze, że od czasu ślubu mam jakieś jedną wielką falę nieszczęść w stylu przeziębienie, kontuzja pleców, znowu przeziębienie itd., Więc przez cały miesiąc chodzę dosłownie jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu i ciągle coś tutaj nie wychodzi. No ale mam nadzieję, że już kończy się październik i uda się wreszcie regularnie wszystko nagrywać i publikować tak jak chciałem. Dzisiaj halloweenowo trochę zainspirował mnie tekst z Bloomberga, który fajnie pokazuje to zjawisko, które jest z nami w zasadzie od początków chyba giełdy. To, co wspominałem rok temu w pierwszym odcinku portfela Doradca TV, że giełda i gospodarka to nie są zjawiska, przy których można postawić znak równości. To, że mamy jakieś obawy gospodarcze, to, że dzieje się źle na szczeblu jakimś politycznym, administracyjnym, czy to, że inflacja i parę innych zjawisk może nam niszczyć portfele, drenować nasze oszczędności, a to, że mamy maksima historyczne na różnych rynkach, no to są często dwie oddzielne rzeczy i nie tak mocno połączone, jak nam by się wydawało, i zawsze musimy mieć to w głowie, no. Moim zdaniem stawianie równości między gospodarką a giełdą po prostu no, będzie niebezpieczne, bo, bo, bo będziemy widzieć tego efekty negatywne w portfelu i trzeba się tego z czasem nauczyć, że ta logika, która nam nakazuje, że skoro jest tak źle, to czemu rośnie albo odwrotnie, no niestety z tym się musimy przy, zapoznać, przyzwyczaić i tak działają rynki finansowe. Jeśli chodzi o te wykresy, o których tu wspomniałem, czyli co może wystraszyć Wall Street, naprawdę sporo jest tego, jeśli chodzi o wszystkie te rzeczy, które tutaj Bloomberg pozbierał. Oczywiście kwestia obligacji, kwestia inflacji, kwestia gigantycznego zadłużenia po pandemii. Chyba już nikt w ogóle nie porusza tego tematu, a no, no to zadłużenie jest absurdalne i chwilowo dużo większym problemem staje się inflacja, a może nawet ten kryzys stagflacyjny, o którym wam już w którymś z odcinków ostatnich wspominałem. Coś, co dotyczy wielu spółek jest bardzo ważne, jeśli macie konkretne spółki w portfelu, to jest na pewno to oczekiwanie na dostawy chociażby chipów podzespołów, czyli ten kryzys, który może być faktycznie problematyczny dla iluś tam spółek i może się przełożyć na niższe wyniki w danych kwartałach, więc to jest coś, o czym dzisiaj sobie też troszeczkę opowiemy. No oczywiście strach przed inflacją, która u nas się zbierała, zbierała, zbierała i jest coraz większa, i już teraz będzie dosyć trudna do opanowania. Natomiast w Stanach faktycznie no, wystrzeliła dosyć szybko, więc tam nie jest tak, że ona się mocno kumulowała, ona mocno wystrzeliła, szczególnie po tych miesiącach, kiedy Amerykanie dostawali dosłownie pieniądze, gotówkę do ręki, czego nigdy w historii właściwie w takiej formie nie było. Bloomberg wskazuje też takie zjawiska, że sporo pieniędzy przechodzi na rynkach finansowych do takich no, powiedzmy, że aktywów ekstremalnie spekulacyjnych, czyli to co mówiliśmy o mem stock money, czyli tych akcjach, na które Fani Reddita się rzucali właściwie, pisząc, że w tym momencie inwestujemy w to albo w tamto. No to, że w świecie kryptowalut jest już wyścig nie tyle co między Bitcoinem a Ethereum, ale w media, media żyją między Dogecoinem a Shiba Inu, co jest w sumie jakimś abstrakcyjnym zjawiskiem. I gdybyśmy popatrzyli na to, jak poważne chcą być niektóre kryptowaluty i zmieniać świat, no a widzimy, że jest rajd Shiba Inu, waluty zrobionej po raz kolejny dla żartu, no to zastanawiamy się, czy coś jest po prostu nie tak z tym rynkiem finansowym, czy my się w ogóle chcemy w to bawić. E, oczywiście e, zbliżamy się do ostatniego kwartału, więc będzie diabelnie trudno walczyć z inflacją w kwartale, w którym najwięcej wydajemy i najwięcej chcemy wydać i to jest jeszcze czas, gdzie wszystkie firmy chcą nam jak najwięcej rzeczy sprzedać i teraz jeszcze dostały doskonały patent na to, żeby podwyższyć ceny. No i oczywiście Buffett Indicator, Coś, co media absolutnie uwielbiają. Ja sam, jako dziennikarz, też pamiętam, że gdzieś co, co jakiś czas wplatałem jako taki dodatek. Takie wykresy straszą nas cały czas. I nie ma co się tutaj oszukiwać: będą nas straszyć. Do tego absolutnie musimy się przyzwyczaić. To nie tylko Halloween, tu przez cały rok media będą z tego, z tego absolutnie żyć. Ja też parę razy już to powtarzałem, ale myślę, że powtórzę jeszcze raz. Z doświadczenia dziennikarskiego, niestety, negatywne informacje klikają się dużo, dużo, dużo bardziej. Więc zawsze, jeśli wejdziecie na duże serwisy ekonomiczne, finansowe, giełdowe, to negatywne wykresy będą na pierwszej stronie, one będą się klikać jak szalone. Nie będzie się klikać to, że amerykańskie spółki znowu pobiły kolejne rekordy, macie nie wiadomo ile. Pieniędzy, zwiększona dywidenda, i tak dalej, zdecydowanie ważniejsze jest to, że na horyzoncie ten wykres sugeruje, że jesteśmy już oderwani od rzeczywistości, że zaraz za rogiem jest korekta. To tak tylko przestrzegam, bo, bo, bo to siada trochę na głowę i ja też zawsze uciekam od szumu informacyjnego, on jest elementem mojego życia ze względu na zawód. No, ale w długim terminie wygląda to dokładnie tak, i sam cały czas się tego uczę, żeby wyłączyć częściej telewizor, radio, cokolwiek, co jest w ogóle w pobliżu, i mocno odseparowywać te newsy od tego, co mam w portfelu. I idzie mi coraz lepiej po ponad dekadzie, <laughs> można powiedzieć, życia z jednej strony jako inwestor, z drugiej strony jako bloger, dziennikarz. No, tak to wygląda na przestrzeni ostatniej chociażby dekady. Mieliśmy całkiem sporo kryzysów. Oczywiście, jakbyśmy przybliżyli wszystkie te wykresy no to byśmy poczuli dużo mocniej w portfelu, że coś nam padło o 20-30%, więc nie ma co się oszukiwać, dlatego buduje się te portfele tak, żeby całościowy portfel dało się utrzymać. Czyli bilansuje się to jak nie obligacjami, to w ogóle robi się taką szeroką dywersyfikację, że jak jakaś spółka nam zawali sprawę, no to nie zawali nam całego portfela, bo po prostu możemy psychicznie nie dać rady takich obsunięć. Ale w każdym razie bardzo dużo rzeczy się działo przez ostatnią dekadę negatywnych. Tyle tylko, że to nie jest jeden do jednego przekładalne, że nagle akcje konkretnych spółek będą spadać, bo mamy gdzieś tam z tyłu jakieś zagrożenie dotyczące całej gospodarki czy, czy jakichś relacji pomiędzy poszczególnymi krajami i nie ma co też jeden do jednego tego przyklejać. To jest irrelevant investor. Przy okazji zostawiam Wam namiar na tego bloga, bo jest przesympatyczne i bardzo fajne informacje może tam znaleźć. On też, też często skupia się właśnie na tym, żeby przypominać, a propos tych reasons to sell, co jakiś czas przypomina, jak dużo tego jest na rynku, zdecydowanie więcej jest tutaj takich ciekawych informacji z danymi, które można sobie Wyjąć. O i tutaj jest z kolei fajny też temat: 6040 is dead od, po, po, po raz kolejny. Też sporo ostatnio o tym czytałem. A propos tego, jak duży problem mają w tym momencie kwestie obligacyjne, no bo mamy ten cykl podwyżek stóp procentowych, więc oczywiście obligacje startując od tego poziomu będą miały jakiś problem. No i to co powiedziałem w krótkim terminie, co niszczy naszą psychikę w portfelu, to jest oczywiście to, że widzimy coś takiego. W długim terminie widzimy ten nasz wielki S&P czy jakieś inne akcje. Ja doskonale się tego uczę na portfelu dywidendowym, czyli że nie zaczepiam tych akcji i później się okazuje, że po roku one wyglądają super, nawet jeśli miały poważne jakieś zahamowania i, i spadki i korekty. I, i, I faktycznie to gdzieś hartuje naszą psychikę, jeśli mamy koncepcję długoterminową na nasze inwestycje. Więc im bardziej jesteśmy nastawieni na krótki termin, tym to wszystko, co powiedziałem, będzie dużo bardziej. No, uderzało w nas i to, co cały czas robimy, to, co czytamy, czy na nasze decyzje. Będziemy się częściej zastanawiać nad zmianą tego portfolio. Im krótszy mamy termin, tym bardziej nerwowe to wszystko się robi. I wskaźnik, który często jest używany przez media, jak już mówimy o strachach i Halloween, to jest oczywiście Fear and Greed Index, który jest bardzo fajny, jak się spojrzy na niego wstecz i wtedy można łatwo powiedzieć, że analiza wsteczna zawsze skuteczna, bo w tym i w tym momencie on był ekstremalny, a w tym nie był. Więc ja mam tak z tyłu głowy, że nie ma co się tym ekscytować jakoś bardzo, bardzo mocno. Wcale on aż tak idealnie nie pomaga i to nie jest tak, że on wyczuwa jakoś cudownie korekty. Okay. <laughs> Świetny tego przykład: o, macie końcówkę 2020 roku. Wydawałoby się, że zaraz przed nami wielka korekta. Mamy ten grid na najwyższych poziomach, no i zaraz później, oczywiście, mamy piękną hossę przez cały rok. Nic tam się wielkiego nie zdarzyło. Z takich zagrożeń, które mogą przełożyć się na konkretne spółki, co może nas dziś dotyczyć, jest coś, co warto mieć z tyłu głowy coś, o czym warto poczytać jak bardzo dotknie to naszych spółek w portfelu, a jak bardzo nie może będzie dobrym pretekstem do korekty po to, żeby dokupić więcej akcji, albo będzie czymś, co faktycznie przełoży się na gorsze kwartały. To jest oczywiście to, że zepsuły nam się łańcuchy dostaw na całym świecie. To jest to, o czym też mówiłem dwa lata temu, że no, no cała gospodarka na świecie, z, właściwie, która jest oparta o to globalną wymianę dóbr. I wszystko to nagle w tym momencie się zaburza. Ceny znacząco rosną, jest bardzo ciężko sprowadzić dany towar, albo są puste półki. Swoją drogą ostatnio gazeta giełdowa, czyli, czyli Paweł Malik, pisał o problemach np. z papierem w drukarniach. Ja też ostatnio z kilkoma firmami rozmawiałem na podobne tematy, no i, no i nie da się ukryć, że ciężko jest planować coś 2-3 kwartały do przodu, no bo dostawcy nie realizują w tym momencie już danych zamówień, że jakiegoś towaru brakuje. Ostatnio rozmawiałem o produkcji albumów, że też jakiś towar utknął i dostawca nie chce w ogóle się przyznać, że on nie dojdzie w, na dany czas, nie dojdzie do przesyłek grudniowych, on dojdzie może w lutym, gdzie ten listopad-grudzień jest najważniejszy dla danej branży i już prawdopodobnie wie, wiadomo, że przełoży się to na, na dużo gorsze zamknięcie kwartału. Więc to jest coś, co faktycznie może być dosyć trudne dla niektórych spółek i warto jest sobie doczytać o tym zjawisku i przełożyć to na wyniki. Swojej spółki. Czyli, czy to na, dotknie naszej spółki, którą mamy w portfelu? Jeśli dotknie, to jak może dotknąć? Czy ta spółka jest na to gotowa? Czy my mimo wszystko chcemy mieć dalej tę spółkę yy, dokładnie z takimi założeniami, z jakimi wchodziła do danego portfela? Czy może na przykład nie będziemy jej dokupować w tym momencie, bo jest to jakieś większe zagrożenie? Więc tu zdecydowanie sugeruję, żeby sobie zajrzeć do tego. Yy, no, świetnym przykładem yy, tego. Jak, jak jest to problemem fundamentalnym na jakiś czas, jest oczywiście Apple, czyli, czyli teraz była taka wymiana na szczycie. Już nie Apple jest największą marką na kuli ziemskiej, jeśli chodzi o kapitalizację jako spółka giełdowa, ale Microsoft jest w Stanach w tym momencie największy po świetnych wynikach. Natomiast Apple gdzieś tam przypomina, że nie jest wcale to proste, żeby utrzymać tak duże wyniki, jak analitycy by tego chcieli, szczególnie, że Mamy w tym momencie zaburzone te łańcuchy dostaw, i Apple spada po prostu na drugie miejsce. Swoją drogą, ja na swojego iPhone'a czekałem naprawdę dobrych kilka miesięcy, żeby znaleźć ten dokładnie model, ale nie będę kontynuował tej historii, bo dostałem model, który w zasadzie był zepsuty, i później jeszcze po miesiącu dostałem wymianę dopiero na nowy. Więc jako też użytkownik, akurat 12 Pro, no nie powiem, żebym był jakiś zachwycony i skaczący z radości. Jako akcjonariusz jestem zadowolony, jak Widzę wyniki Apple'a w ogóle. No bo faktycznie jest to marka, która spina pieniądzach i zarabia naprawdę chore kwoty na niektórych towarach. I już nawet nie mówię o chusterce za 99 zł, ale chociażby o słuchawkach, które zarabiają, sam segment tych słuchawek zarabia więcej niż cały, np. Netflix. Więc z tej perspektywy Apple jest super, ale jeśli chcecie mieć taką spółkę w portfelu, to też może być okazja do tego, żeby właśnie może ją nabyć po jakiejś korekcie, jeśli faktycznie przełoży się to na dużo gorsze wyniki w danym kwartale czy coś takiego. No ale jeśli myślicie o długim terminie z Apple w portfelu, no to właśnie szuka się okazji w zasadzie do tańszego nabycia tych akcji, a nie tylko, a nie tylko kupowania ich po samych szczytach. Co jest dosyć ciekawe na świecie a propos tych strachów, które teraz nadchodzą w Polsce. Wiem, że wszyscy traderzy i wszyscy spekulanci ekscytują się tym najmocniej, no bo przecież JSW w grze bardzo spekulacyjna spółka, która też ma sporo instrumentów pochodnych opartych o JSW, więc ceny węgla. Coś bardzo interesującego. Ja kiedyś pokazywałem, że JSW to jest taka historia od 100 zł do 10, od 10 do 100, znowu od 100 do 10, no i teraz już mamy chyba od 10 do 50. Więc, pod względem takich swingów, jest to faktycznie spółka, którą spekulanci uwielbiają. No i teraz patrzymy na ceny węgla, no bo nawet skarb państwa i związkowcy i wszystko naraz nie jest w stanie schrzanić tej sprawy, jeśli ceny węgla są rekordowe, ale Chiny się trochę uwzięły, że ceny węgla są zdecydowanie zbyt wysokie, no a że Chiny potrafią mocno tym zarządzać dosyć ręcznie, no to ceny oczywiście drastycznie zostały obniżone i w ciągu kilku sesji wycena kontraktów na węgiel energetyczny w Chinach spadła wow, o 48%. No, oczywiście, nie tyle węgiel energetyczny, co węgiel koksujący na razie jest, jest tym istotnym dla JTSW, ale no to są wykresy, które są w, w, absolutnie w centrum zainteresowania teraz wszystkich handlujących o JTSW i nie zni, zniwelowaliśmy tego ryzyka szalejących cen surowców, które też między innymi wpływają na kolejne zagrożenie, już takie najbardziej halloweenowe, czyli inflację. Inflację, która w Polsce myślę, że już wystraszyła niejednego, no i najważniejsze jest. To, czy ona jest przejściowa, czy nie, a na razie wszystko wskazuje na to, że długo trwa ta przejściowość i chyba jeszcze potrwa. No a wchodzimy w najgorszy pod względem inflacji kwartał, czyli ten moment, kiedy wydajemy faktycznie najwięcej pieniędzy. A jeśli chodzi o ten strach i to przełożenie, no to. I wiecie, jak jest wzrost inflacji, no to z reguły rośnie sektor bankowy, bo liczy na podwyżkę stóp procentowych. Ale to, co zrobił sektor bankowy w tym momencie, no to jest absolutnie nieprawdopodobne. Jaka tu jest skala wzrostu, biorąc pod uwagę, jak duże problemy, mimo wszystko, jakieś czysto już wewnętrzne miał sektor bankowy, gdzieś jeszcze ma cały czas, gdzieś cały czas są problemy kredytów frankowych ym, i, i wcale to nie jest tak, że banki w tym momencie absolutnie śpią na pieniądzach do tego stopnia, żeby fundamentalnie oprzeć ten rajd. No ale jeśli faktycznie inflacja w tym momencie będzie jeszcze rosnąć, no to już ekonomiści się spodziewają, że w zasadzie parę dni po publikacji tego odcinka będzie informacja, o kolejnej podwyżce stóp procentowych. No, fakt, że zachłanność banków zawsze była imponująca, i już były takie materiały, że banki absolutnie nic sobie nie zrobiły z tego, że wzrosły stopy procentowe, tam nikt nawet nie kiwnął palcem, żeby podwyższyć oprocentowanie lokal czy coś takiego. Te pierwsze podwyżki będą głównie po to, żeby zmaksymalizować zysk banków. No i tu nie ma to się oszukiwać, że akcjonariusze, którzy są napchani, jeśli chodzi o sektor bankowy, no to już w zasadzie bardziej zastanawiają się nad tą drugą część tematu dzisiejszego. Odcinka, czyli nad kwestią realizacji zysków, kiedy zauważyliśmy, że nasze zyski są dużo wyższe niż zakładaliśmy. I to jest coś, o czym też dzisiaj chciałem Wam um, powiedzieć, bo. Jak przechodzimy z takich stanów ym, lęku do euforii na giełdzie, i tu niby miał się świat skończyć, a tu za moment y, ma być już tylko i wyłącznie wieczna hossa, no to jest bardzo ciężko emocjonalnie pogodzić się z tym, co mamy w portfelu. I albo chcemy więcej, albo chcemy jak najszybciej zamknąć nasze konto maklerskie i na to nie patrzeć. W przypadku takiej euforii czy takiego ekstremalnego wzrostu. No to jest często ta myśl, że skoro to urosło, my jesteśmy genialnymi inwestorami, może to urośnie jeszcze więcej i bardzo często zdarza się sytuacja, że możemy przegapić taką okazję do zrealizowania chociaż części zysku. I przed tym dzisiaj chciałem przestrzec. Może niekoniecznie chodzi mi o konkretnie wig banki, no ale już wam pokazywałem niejednokrotnie merkator na zasadzie, nawet nie o to chodzi, co to się wydarzyło, nie o to chodzi, jakie jest zapotrzebowanie na te rękawiczki, że tam był skup akcji własnych i ile tam było jeszcze kontrowersyjnych rzeczy po drodze. Ale chodzi mi o to, że jeśli jesteśmy inwestorami, którzy gdzieś na tych poziomach faktycznie weszli, zrobili 500, 600, 700, może i 1000% i cały czas mamy w portfelu te akcje i jakby jesteśmy święcie przekonani, że po tym rajdzie już tylko i wyłącznie może być lepiej i nie jesteśmy w stanie yy, tak jakby podejść do tego racjonalnie, że wycena oderwała się kosmicznie od fundamentów, ale ja już mam te akcje w portfelu, bardzo dużo na nich zarobiłem. To yy, może to jest moment, że ja powinienem na przykład zrealizować część zysku. I to jest trudne, bo my jesteśmy po prostu jako ludzie bardzo zachłanni i to się później może bardzo często kończyć mocno, mocno źle, bo przespaliśmy ten moment górki, dlatego się mówi, że nigdy się właściwie na tych momentach nie sprzedaje, bo mało kto jest w stanie wyczuć ten moment. To widzimy później tylko i wyłącznie historycznie, dlaczego to jest ponad 700, a nie mogło być na przykład 600. No nie jesteśmy w stanie tego nigdy stwierdzić wcześniej, tylko chodzi o to, że jeśli się gapieliśmy na końcu, że faktycznie ta spółka oderwała się od fundamentów tak, że będzie zaliczać Gigantyczną korektę. Może się zdarzyć, że zostaniemy z akcjami, które stracą całutki zysk, który wypracowaliśmy w ten sposób, tylko i wyłącznie dlatego, że nie będziemy w stanie rozpoznać w żaden sposób tej korelacji. I mój przykład z życia codziennego, że też tak powiem, jedna z najlepszych inwestycji u mnie ostatnich lat, czyli Xtrade Brokers w 2020 roku, kupowany w kilku transzach i z większymi kwotami, bardzo przemyślany zakup rozłożony i jeden z tych i fajnych trafów 2020 roku. I teraz gdzie jest oczywiście haczyk? To ja mogę sobie wystawiać laurki i klepać się po plecach za fajne wejście, rozłożenie tego, że pozycja została zbudowana na tym etapie, natomiast fakt, że na tym etapie ja bardziej cieszyłem się z kwoty na rachunku maklerskim niż patrzyłem na to, że niemożliwa jest ta wycena do utrzymania, no bo rynki nie będą utrzymywały aż takiej zmienności przez najbliższych kilka kwartałów. Czyli z jednej strony, ja mając gdzieś tam tą wiedzę, jaką mam, byłem świadomy tego, że XTB nie może pobijać swoich własnych wyników przez najbliższych kilka kwartałów i to jest abstrakcja kompletna, bo te rynki nie będą tak zmienne, te spready nie będą tak wysokie. To się po prostu do tego stopnia nie uda. Natomiast ta wycena już zakładała, że, że spółka będzie pobijać te rekordy właściwie rok w rok. Więc na pewien sposób ona się oderwała już od tych racjonalnych wycen, no ale ludzka chciwość jest taka, że oczywiście, że na tym etapie ja dalej byłem przekonany, że jeszcze może na tym spekulacyjnym rajdzie to dokręci do 30 zł. Bo czemu nie? Jeśli jesteśmy na jakimś nieracjonalnym etapie, przy 22, to dlaczego nie mielibyśmy być przy 30? I to jest to, że w tym momencie, tak jakby nauczonym doświadczeniem, naprawdę nie jest głupim rozwiązaniem, które warto sobie przemyśleć, szczególnie kiedy mówimy o jakichś większych pieniądzach, jest częściowa realizacja zysku. Jeśli to nie jest spółka dywidendowa, która ma być w waszym portfelu wiele, wiele lat, a może jest, ale tak się oderwało od fundamentów, że i tak warto to rozważyć, to y, dla świętego spokoju nie jest głupie y, patrzenie na to przez pryzmat realizacji części zysków. Niektórzy biorą to 50 na 50, czyli realizujemy połowę. Niektórzy wychodzą z pozycji po ileś tam procent, typu 10, 20, czy, czy w kilku transzach, ale jesteśmy w stanie część zysku po prostu zrealizować w momencie, gdy wyczuliśmy, że to się odrywa od fundamentów, ale my jesteśmy na pokładzie. Bo fajnie się mówi w drugą stronę, że a to balon urósł nie wiadomo jak, nie ma co się nad tym zastanawiać. W momencie, gdy nie ma nas w rynku, czyli by nie mamy tych akcji w portfelu i sobie siedzę tutaj z boku i myślę, że Ua, ta spółka wystrzeliła beze mnie i w ogóle na pewno zaraz spadnie. Ale zupełnie inaczej patrzymy na tą spółkę, kiedy siedzimy tutaj od tych dolnych poziomów i my ją mamy i ona cały czas mocno rośnie. I tu trzeba się dobrze zastanowić nad tym, jaką my mamy strategię wyjścia, czy w ogóle my jakąkolwiek mamy, bo później może się okazać, że jesteśmy spokojnie ponad 50% w dół jednym ruchem. I to jest jeszcze pół biedy, ale moment, kiedy na przykład mamy takie akcje, spółki, która um, już w zasadzie widzi tylko i wyłącznie wizję tego, że wszyscy będą mieć panele fotowoltaiczne i te pieniądze um, będą tylko i wyłącznie rosnąć i do tego stopnia, że w wakacje ubiegłego roku Columbus był większy od Taurona, jeśli chodzi o kapitalizację. No i jak wygląda Columbus, zresztą król New Connect pod względem kapitalizacji, on nadal jest chyba miliard 650 milionów, no, ale zobaczcie na ten rajd, na ten ride, który doprowadził kapitalizację do poziomów większych od Taurona, i zobaczcie teraz analogiczną sytuację, jaką powiedziałem w XTB. Jesteśmy akcjonariuszem, który jest w rynku, ma Kolumbusa, jest na tym poziomie, że w wakacji ubiegłego roku cena akcji gdzieś tam z poziomów, już nawet nie tego dołka tam 9 czy coś takiego, ale z 20 na ponad 110. Jesteśmy na tym poziomie i co robimy? Jeśli nie zrealizowaliśmy części zysków, no mieliśmy na to ileś tam oczywiście okazji, ale ten spadek jest dosyć y, gwałtowny. I teraz, co tak naprawdę musimy zrobić, to porównać to wycenę, kapitalizację na tych dużych poziomach i zastanowić się, czy ona jest tak mocno oderwana od fundamentów, że po prostu załapaliśmy się na ten piękny spekulacyjny ride, i może warto część pozycji chociaż w tym momencie skeszować. Jeśli nie mamy na to żadnego planu, albo ustalić jasne zasady, że jeśli ta spółka spadnie o tyle i tyle, no niektórzy robią tak zwanego trailing stopa, czyli jeśli spółka spadnie o na przykład 10% od tego szczytu, no to część tych akcji po prostu wypada, czy 15, czy 20, nieważne. W każdym razie ważne jest to, żeby mieć jakiś plan w momencie, kiedy jesteśmy zachwyceni tym, że nasza spółka rośnie. Ja wiem, że to jest takie problemy pierwszego świata i każdy by chciał zajmować się tylko tym, bo większy problem jest, jak spółka spada, no ale. Wydaje mi się, że taka racjonalizacja tego, czy wycena spółki, którą posiadamy, oderwała się mocno od fundamentów, jest bardzo ważna pod względem realizacji zysków. I mówię to z tego powodu, że ja sam mam z tym wiele razy problem, i nieraz przespałem fajny moment. Gdzie po prostu mógłbym zrealizować chociaż część zysku, tam gdzie to nie jest portfel, na przykład dywidendowy, i niech te akcje sobie leżą przez najbliższe dwie dekady, ale tam gdzie po prostu wiedziałem, że i tak chciałem kiedyś wyjść z tej spółki i to nie jest wcale spółka na całe życie, a moment po prostu przegapiłem. No oczywiście mógłbym jeszcze sięgnąć po Allegro, gdzie, gdzie już były te akcje dosyć drogie, jeśli chodzi o fundamenty, no ale cały czas branża e-commerce'owa i to jak on się rozwija w długim terminie jest super, więc trudno tutaj mówić, że nagle e-commerce będzie jakimś trendem spadkowym, no ale to rekordowe i często symboliczne sięgnięcie prawie 100 zł i dzisiaj już poziomy 45, czyli te poziomy poniżej debiutu, też coś tam nam mówią, co robiliście, gdy mieliście w portfelu Allegro za 100 zł, czy mieliście plan wyjścia z tej transakcji. A swoją drogą, jak już mówimy o tym, że niektóre akcje robią dobrych kilka, set procent po, w ostatnich latach, i, i teraz co się z tym będzie działo, to ta realizacja zysków. Powoduje często inne zjawisko. Ona powoduje zjawisko takich dużych szarpnięć, no i celowo chcę pokazać Asbis, bo to jest taki bardzo fajny przykład, tego, że jeśli mamy w portfelu spółkę, która zarobiła naprawdę bardzo dużo. No, to taka realizacja zysków przez indywidualnych inwestorów może spowodować, że takie minus 2, minus 3% zamienia się w minus 8, w minus 9, w minus 10 bez większych problemów. No, bo też człowiek się zastanawia, że tyle pieniędzy zarobił, a spółka na przykład publikuje jakąś negatywną informację i tak Więc ja mówię, Stop, pas, dziękuję, wysiadam z części pozycji, pojawia się jakieś spore zlecenie sprzedaży i to się gdzieś tam nakręca. Więc też żebyśmy mieli to na uwadze. Tak jak mieliśmy silny spadek wielu spółek po wakacjach ubiegłego roku, po tych rajdach spekulacyjnych, jeśli jakieś spółki zrobiły kilkaset procent w ubiegłym roku czy nawet w 2021, to nie ma co się dziwić, że te korekty będą gwałtowne, bo tu nie musi być wcale jakiś y, straszny powód tej korekty. Tu często wystarczy tylko i wyłącznie to, że część ludzi po prostu zrealizowała jakiś zysk i już nam się zrobiła z tego y, korekta o i świetny przykład a propos tej takiej waluacji wartości do branży, dlaczego ja na przykład nie mam Tesla, w mam Tesla tylko i wyłącznie jako element ETF-ów, które gdzieś tam też mam na amerykański rynek, no ale samych akcji Tesli nie mam, ze względu na to, że zawsze patrzyłem też na całą resztę branży, że to nie jest tak, że Tesla jest mądrzejsza od wszystkich, lepsza, większa i tak dalej tylko, że przecież wszystkie te inne, inne firmy też przecież będą robić elektryczne auta, też będą uczestniczyć w tym wyścigu, no i jak się okazuje Tesla dzisiaj ma kapitalizację na poziomie Większym niż cała reszta świata, można powiedzieć, produkująca auta i będąca notowanym na giełdzie podmiotem. Więc Tesla też jest chyba takim fajnym przykładem tego, że jeśli jesteśmy w zainwestowani i, i jesteśmy już na tych poziomach, to możemy się mocno zastanowić nad planem, ym, czy jeśli w ogóle mamy jakikolwiek plan wyjścia, y, czy może zostajemy z tymi akcjami, jeśli zarobiliśmy na nich bardzo dużo, żeby nas ten sentyment nie zabił, jak będzie później bardzo, bardzo silna korekta. To tak tylko uprzedzam, bo, bo coraz więcej ludzi patrzy też właśnie mocno na krótki termin i nie patrzy na realizację zysków i powiedzmy, że mam wrażenie, że, że wśród widzów też jest sporo osób, które nie robią tych portfeli na całe życie i to nie jest tak, że tej Tesli nie pozbędą się nigdy, więc warto o tym wspomnieć. I w zasadzie jedyne, co możemy porównywać na zasadzie swoich spółek i czy, czy, czy tego, na jakim etapie jesteśmy w swoim portfelu, to jest właśnie zderzenie... Wyceny z tym, czy nasza spółka faktycznie będzie gonić jeśli chodzi o zyski. Bo, bo tylko i wyłącznie w ten sposób racjonalnie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ocenić to, co mamy w portfelu, czy ta wycena nie odleciała w kosmos, to jest to, czy ten biznes się faktycznie rozwija. Bo jeśli tam nie ma żadnych liczb, jeśli to jest tylko i wyłącznie obietnica zysków, czy gdzieś nam to się wydaje, no to no to, to jest na pewno jakaś lampka ostrzegawcza. Jeśli te zyski bardzo intensywnie rosną, no to wtedy pytanie, jak bardzo wyceniamy po prostu przyszłość. To wspomniałem. Na początku, że polska giełda jest dosyć nisko wycenianą giełdą na całym świecie, natomiast chociażby giełda amerykańska ze względu na tę swoją stabilność, gdzieś tam przewidywalność jest wyceniana bardzo wysoko, czyli no te akcje muszą teoretycznie w przyszłości, te spółki muszą zarobić bardzo dużo, żeby dogonić te poziomy, o których dzisiaj e, mówimy. No i oczywiście zaglądamy do portfela, który to wygląda naprawdę mocno halloweenowo, jeśli chodzi o kilka akcji, mocno na czerwono, niestety. Szczególnie ten sektor gier, który tutaj mocno mi zaburzył całą wycenę portfela. No i oczywiście ta negatywna niespodzianka to jest ten Square Games z ostatniego miesiąca. Ja ten Square Games kupiłem, wychodząc z takiego założenia, nawet jakie tutaj było na XTB, czyli że mamy bardzo negatywną wiadomość otwiera się z notowania później luką i gdzieś te okolice luki to jest dobry moment, że po prostu rynek przereagował i sobie uśredniamy, dokupujemy sobie akcje i taki chciałem być mądry i zastosować tę samą strategię w przypadku Ten Square Games tyle tylko, że jak widzicie wykres nie poszedł w tę stronę i to nie jest mocne przereagowanie, tylko poszedł jeszcze mocniej w dół i sięgnęliśmy 353 zł tu się wydarzyło kilka Rzeczy, chociaż ja przyznam szczerze, że jestem naprawdę w ciężkim szoku, że aż do tego stopnia została przeceniona spółka. Generalnie, z przyczyn, oczywiście, mamy to. Że zarząd przez 4 miesiące analizował opcje strategiczne, czyli ten przegląd opcji strategicznych. Miał być inwestor strategiczny, ewentualnie, lub finansowy. Okazało się, że w zasadzie nic się nie wydarzy większego. Tyle tylko, że były też zmiany w programie motywacyjnym i, i, i stwierdzono też, że zyski po prostu będą niższe. No i stwierdzono też, że jedna rzecz będzie niefajna czyli, że argument korporacyjny. Koronawirus wpłynął na nasz biznes negatywnie. Może to się wydaje głupie, ale jak się rozmawia z wieloma spółkami, to po dwóch latach argument tego, że w spółce IT koronawirus miał duże znaczenie. No to nie jest mile widziany argument. Tak jakby jeśli po dwóch latach koronawirus i życie w pandemii utrudnia bardzo twój biznes, to znaczy, że coś ktoś zrobił mocno źle. Nie można zwalać na koronawirusa wszystkiego dwa lata. Po właściwie pierwszym lockdownie, więc no nie jest to też mile widziana informacja przez inwestorów, no ale chyba niewiele osób spodziewało się takiej skali przeceny i takiej negatywnej reakcji, więc sentyment do GameDevu jest naprawdę bardzo, bardzo negatywny. Ja oczywiście z mojej perspektywy długoterminowej, jeśli chodzi o GameDev, to, to, to patrzę na to przez pryzmat okazji do zakupów, no ale weryfikacja tego może mi zająć dobrych kilka lat, czy to był dobry. Patent na kupowanie oczywiście z tej perspektywy wykres się prawie przepołowił, jeśli chodzi o maksy historyczne. Ten Square Games, chociażby w ocenie rekomendacji analityków, no mocno, mocno tani, jeśli chodzi o to, co analitycy pisali w ostatnich miesiącach i jakie oni widzą ceny docelowe, czy, czy jak oni widzą w ogóle ten biznes. No, w zasadzie, chyba taka skromna wycena to jest tutaj. 55% i tak brakuje między kursem aktualnym a ceną docelową, więc no, tu się zadziało coś bardzo negatywnego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale negatywny segment, negatywny sentyment do Game Devu naprawdę osiągnął skalę już bardzo, bardzo wysoką i nie dziwię się trochę, w szczególności CD-Projekt znowu poprzekładał parę rzeczy. Nie widać tutaj tego światełka w tunelu, szczególnie jeśli chodzi o te duże spółki. Być może miło się zaskoczymy w przyszłym roku, albo nawet za dwa, czy za trzy lata, jak będą te premiery, czy Eleven Bita, czy tutaj zmienią się trochę układ sił, jeśli chodzi o gry produkowane. Ale w takim krótkim terminie no jest takim gorącym ziemniakiem polski game dev. Yy, I wielu inwestorów po prostu nie chce go mieć w portfelu, yy, mając na uwadze, jak inne branże w tym czasie rosną. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić waszą uwagę dzisiaj, to jest Metaverse, To jest w ogóle star artykuł a propos tego, jak to może wyglądać w przyszłości. Natomiast sam Metaverse został zaprezentowany, można obejrzeć taką konferencję Marka Zuckerberga, który przez godzinę opowiada o tym, jak będzie nasz świat wyglądał w metaversie. Ja ją oglądałem, jestem tego bardzo ciekaw, bo, bo ogólnie uważam, że tak, jakby to jest droga, um, którą świat pójdzie, jeśli chodzi o to i jeszcze większe przechodzenie do świata lustrzanego. O tym Natalia Hatalska pisała świetnie w ostatniej książce. I ja się temu bardzo mocno przyglądam. Abstrahując z tego, że wcześniej już trochę Facebooka w portfelu mam, to, to, to gdzieś myślałem, żeby też do portfela Dadce TV, chociażby przez to, jak to jest ciekawy proces i nawet się zmieniła nazwa, bo już nie, nie Facebook, a Meta Platforms. Tak jak nie Google, Alphabet. W ciekawym momencie jesteśmy też po bardzo intensywnej korekcie. Po tym jak Facebook nagle się zawiesił i pół świata nie miało dostępu do kilku narzędzi, takich jak chociażby WhatsApp, też, czy Instagram, czy Messenger. Bardzo ciekawe jest to, jak spółka z jednej strony chce odejść od tego, że jest czysto platformą typu Facebook, jak wiele chce negatywnych informacji zrzucić siebie, może zmianą trochę rebrandingiem i zrzuceniem tego tematu na co innego. No, nadal jest bardzo taką newralgiczną spółką prawnie ze względu na zarządzanie danymi, handlowanie danymi i to jak bardzo dużo ona wie wszystkich. Ale, ale wchodzi też w zupełnie inne segmenty, takie jak chociażby kwestia gier, takie jak kwestia narzędzi biurowych, no ja to na pewno będę bardzo obserwował i jest to niesamowicie ciekawa sprawa, którą Wam też polecam, bo, bo cały świat tym żyje i jak najbardziej też dotyczy to nas jako konsumentów, wiem, że dużo z Was też oczywiście korzysta z takich mediów, no nie mówiąc o tym, że oglądamy się teraz na YouTubie. Więc to jest świat, od którego się właściwie uciec nie da. Być może ta transakcja też pojawi się w portfelu do Radca TV, ale już jak będzie zasilone tą nową gotówką, no bo, tak jak obiecałem, limity w ramach tego fikcyjnego IKE będą na ten portfel yy, wpłacane także i w tym roku w pełnej wysokości. Trochę się nagadałem, trochę od sasa do lasa poskakałem, jeśli chodzi o, o te tematy, bo faktycznie sporo się ich nazbierało, jak przez ostatnie tygodnie odcinka nie było. Za co oczywiście jeszcze raz najmocniej przepraszam. Ale wrócimy sobie też trochę bardziej do takich spokojnych, teoretycznych rozważań. Dzisiaj Halloweenowo temat trochę strasznych wykresów, trochę realizacji zysków, jeśli faktycznie oderwały się te akcje od fundamentów. A my to oczywiście zauważyliśmy, bo to też ważne, że często to po prostu przegapiamy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i oczywiście w podcaście nic za darmo i wszystkich innych materiałach, które będę dla Was realizował co najmniej jeszcze do końca tego roku.